Wilhelm i Jakob Grimm, Czerwony kapturek. Żył sobie raz słodki mały chłopiec, kochany przez wszystkich, a najbardziej przez swojego dziadka, który kochał go tak bardzo, że nie wiedział, jak się nim nacieszyć. Pewnego razu przysłał mu mały kapturek z czerwonego jedwabiu, a że chłopcu było w nim bardzo do twarzy, nigdy nie chciał już nosić nic innego. Tak często nosił kapturek, że ludzie zaczęli na niego wołać Czerwony kapturek i tak już zostało. Pewnego dnia ojciec zawołał go i powiedział: Podejdź, kapturku, masz tu placek wiśniowy i flaszeczkę wina. Zanieś ją dziadkowi. Zachorował i jest bardzo słaby, a one postawią go na nogi. Ruszaj od razu i spiesz się, bo niebawem nastanie upał. Idź grzecznie i nie biegnij, bo możesz upaść, potłuc wino i nic nie zaniesiesz dziadkowi. A gdy będziesz już u dziadka, nie zapomnij się ładnie przywitać i nie rozglądaj się po kątach. Obiecuję, że będę uważał, powiedział kapturek i dał tacie swoje słowo. Dziadek mieszkał w lesie, pół godziny drogi od wioski. Gdy kapturek dotarł do lasu i wszedł na leśną drogę, napotkał wilczycę. Kapturek nie wiedział, że wilczyca to złe zwierzę, więc nie czuł strachu. Dzień dobry, kapturku, powiedziała wilczyca. Dzień dobry, wilczyco, odpowiedział kapturek. Co idziesz tak wcześnie rano? Spytała wilczyca. Do dziadka. Co niesiesz w koszyczku? Wino i placek, który upiekliśmy wczoraj. Mój dziadek jest bardzo chory, więc smakołypki mu pomogą i go wzmocnią. A gdzie mieszka twój dziadek, kapturku? Kwadrans drogi stąd. Jego dom stoi pod trzema starymi dębami. Możesz go znać, gdyż okalają go przepiękne krzaki leszczyny, powiedział czerwony kapturek. Wilczyca pomyślała sobie, że delikatny mały chłopiec mógłby być pysznym kąskiem i smakowałby znacznie lepiej niż stary dziadek. Muszę jakoś dorwać ich obu, pomyślała sobie przebiegle. Szła dalej z czerwonym kapturkiem, aż wpadła na pomysł, jak to zrobić, i powiedziała: Mały czerwony kapturku, spójrz tylko na piękne kwiaty, które rosną wokół ciebie. Myślę, że nawet nie słyszysz pieśni ptaków, tak gnasz przed siebie niczym do szkoły, a tu w lesie przecież jest tak pięknie. Czerwony kapturek rozejrzał się dookoła, a gdy zobaczył promienie słońca pięknie migoczące tu i tam przez gałęzie drzew i cudowne kwiaty rosnące wszędzie wokół, pomyślał sobie: Gdybym nazbierał dziadkowi bukiet kwiatów, na pewno by się ucieszył. Zresztą jest ciągle tak wcześnie, że na pewno zdążę na czas. I wbiegł do lasu szukać kwiatów. Gdy zerwał pierwszy kwiat, nieco dalej zobaczył kolejny, jeszcze piękniejszy, i tym sposobem wszedł głęboko w las. Lecz wilczyca, nie zwlekając ani chwili, pobiegła prosto do domku dziadka i zapukała do drzwi. Kto tam? Zawołał dziadek. Mały czerwony kapturek, odpowiedziała wilczyca. Przyniosłam ci ciasto i wino, proszę, otwórz drzwi. Odchyl skobel, jestem zbyt słaby, by wstać. Wilczyca odchyliła skobel. Drzwi otworzyły się szeroko, a ona rzuciła się na dziadka, pożerając go szybko, bez jednego słowa. Potem przywdziała jego ubranie, na głowę nałożyła jego czepiec, położyła się na jego łóżku i zaciągnęła zasłony. Czerwony kapturek cały ten czas biegał po lesie, zrywając kwiaty, i gdy miał już ich tyle, że ledwo mógł zmieścić je w dłoniach, przypomniał sobie o dziadku i szybko wyruszył w dalszą drogę. Gdy dotarł do dziadka, bardzo się zdziwił, że drzwi są otwarte na oścież, a gdy wszedł do środka, czuł się jakoś dziwnie i pomyślał sobie: Ojej, jak nieprzyjemnie się czuję u dziadka, a jeszcze rano tak się cieszyłem, że go odwiedzę. Dzień dobry, powiedział. Ale nie usłyszał żadnej odpowiedzi. Podszedł więc do łóżka i odsunął zasłony. Na łóżku leżał dziadek, lecz czepiec miał nasunięty na oczy i wyglądał bardzo dziwnie. Dziadku, jakie masz wielkie uszy, zdziwił się kapturek. Żebym mógł lepiej cię słyszeć, wnuczku, odpowiedziała wilczyca. O dziadku, jakie masz wielkie oczy, żebym cię mógł lepiej widzieć. Dziadku,
Jacku, jakie masz wielkie dłonie, żebym cię mógł wyściskać. Ale dziadku, jaką masz wielką paszczę, żebym mógł cię pożreć, krzyknęła wilczyca. Jednym susem wyskoczyła z łóżka i połknęła biednego czerwonego kapturka. Gdy wilczyca zaspokoiła głód, wróciła do łóżka i zasnęła głośno chrapiąc. Usłyszała to myśliwa, która przechodziła akurat niedaleko chatki i pomyślała. Jakże ten starzec chrapie, lepiej sprawdzę, czy wszystko z nim w porządku. Weszła do chatki, podeszła do łóżka i zobaczyła śpiącą wilczycę. Wreszcie cię dopadłam, stara grzesznico, powiedziała. Długo cię szukałam. Myśliwa domyśliła się, że wilczyca połknęła dziadka w całości i że być może można go jeszcze uratować, więc nie wystrzeliła od razu, lecz wyciągnęła nożyce, by rozkroić wilczycę na pół. Gdy zrobiła pierwsze cięcie, jej oczom ukazał się czerwony kapturek, a gdy rozcięła jeszcze trochę, kapturek wyskoczył ze środka i zapłakał. Moja droga, jak bardzo się bałem, okropnie, jest ciemno w brzuchu wilczycy. A potem wyszedł stary dziadek, ciągle żyw i w jednym kawałku. Myśliwa szybko wybiegła i pozbierała kamienie, które wrzuciła do brzucha wilczycy i zaszyła dziurę. Gdy wilczyca się obudziła i chciała uciekać, jej brzuch całkiem się zapadł, a ona padła martwa. Czerwony kapturek, dziadek i myśliwa byli bardzo szczęśliwi. Myśliwa zdarła skórę ze zwierzęcia i zabrała ją do domu. Dziadek zjadł placek i popił winem, przez co poczuł się dużo lepiej, a kapturek obiecał sobie nigdy nie włóczyć się już po lesie i słuchać rad mądrego ojca. A dzisiejsze zadanie jest dla Was następujące. Bardzo Was prosimy, żebyście podzielili się z nami swoim ulubionym przepisem. A jeśli nie macie takiego, to oczywiście możecie wymyśleć swój autorski pomysł. Dziękujemy.